Jedną z najbardziej niezwykłych zasad w szachach jest roszada. To posunięcie zostało wprowadzone, aby przyspieszyć rozgrywkę. Roszada realizuje dwa cele. Po pierwsze wprowadza króla na bezpieczne miejsce w rogu. Po drugie wprowadza wieżę do akcji w centrum. Dosłownie wykonujesz posunięcie dwiema figurami naraz, ale liczymy to jako jedno posunięcie. Możesz wykonać roszadę w dwóch kierunkach, albo w prawo, albo w lewo. W obu przypadkach król rusza się o dwa pola, a wieża zostaje przeniesiona na drugą stronę króla. Roszada to świetne posunięcie z wieloma plusami, pod warunkiem, że zostanie użyte w odpowiednim momencie. Jednak jest kilka sytuacji, w których nie wolno wykonać roszady. Po pierwsze, nie możesz wykonać roszady, kiedy twój król jest zaszachowany. Zanim wykonasz roszadę, musisz rozwiązać problem szacha. Po drugie, nie możesz wykonać roszady, jeżeli twój król musiałby przejść przez atakowane pole, lub gdyby po roszadzie znalazł się pod szachem. Po trzecie, nie możesz wykonać roszady, jeżeli pomiędzy królem a wieżą są jakiekolwiek figury. W tej pozycji białe oraz czarne muszą usunąć po jednej figurze, aby móc zrobić roszadę. Po ruchach skoczekewczy i goniec C5 obie strony mogą wykonać krótką roszadę. Po czwarte, nie możesz zrobić roszady, jeżeli król lub dana wieża wykonały wcześniej posunięcie. Musi to być pierwsze posunięcie dla obu figur. W tej pozycji jedyną legalną roszadę może wykonać czarny. Biały król wykonał już posunięcie, a więc nie może zroszować. Zauważ, że czarny może wykonać roszadę tylko z wieżą H8, ponieważ druga wieża już wcześniej wykonała posunięcie. Pojawia się pytanie, jak zapisać roszadę. Wszystko zależy od tego, czy robisz krótką, czy długą. Po krótkiej roszadzie biały napisałby 0, myślnik 0. Po długiej roszadzie czarnego dodalibyśmy jeszcze jedno 0, więc w sumie byłoby 0, myślnik 0, myślnik 0. Jest łatwy sposób, aby to zapamiętać. Zauważ, że przy krótkiej roszadzie pomiędzy wieżą a królem mamy dwa pola dwa pola, czyli dwa zera, a więc mamy 0 myślnik 0. Przy długiej roszadzie mamy trzy pola i stąd pojawiają się trzy zera. 0 myślnik 0 myślnik 0. Teraz Twoja kolej na zrobienie roszady i przećwiczenie tej wiedzy.